Grand Florida Beachfront Condo Resort Pattaya. Dziękujemy. Dziękujemy za otworzenie drzwi i już wchodzimy na piękny resort. Słuchajcie, chcę wam dzisiaj pokazać fajne kondominium, które znajduje się na Najom Tien, czyli ogólnie dość tak trochę daleko od centrum Pattayi, no jakieś 10-15 minut drogi samochodem, ale mimo wszystko mieszka tutaj sporo osób, są tutaj fajne kondominia, dostęp do ładnej plaży i akurat w tym kondominium jest mieszkanie do wynajęcia za około 15 tysięcy batów na miesiąc. Jest to one bedroom, one bathroom, czyli jeden pokój zamykany, salon z kuchnią i łazienka. Jest to praktycznie nowiutkie mieszkanie, praktycznie nikt tam nie mieszkał. Mówię tak praktycznie, bo osoba, która ma to mieszkanie, wynajmowała tylko swoim znajomym najbliższym i to tylko na krótki czas, więc mieszkanie jest totalnie nowe, bardzo zadbane, zrobione w bardzo fajnym stylu, więc na pewno warto takim mieszkaniem się zainteresować. I za sekundkę właśnie wejdziemy na górę i pokażę wam to mieszkanie w tym kondominium, czyli Grand Florida. Wejście jest zamykane i można wejść tylko za pomocą karty. Ok, jesteśmy już w mieszkaniu. To jest pokój sypialnia, zamykany, z bezpośrednim dostępem do ubikacji. Mieszkanie ma swój taki dosyć unikatowy styl. Ogólnie bardzo mi się podoba. Kolory dobrane w tym mieszkaniu są takie, no, fajne ogólnie. Trochę złotego, trochę białego, trochę brązowego. Ogólnie ma się wrażenie, że jest to takie bardzo ekskluzywne mieszkanie. Jest tutaj też bardzo dobra jakość wykonania tego mieszkania. Wszystko jest dopracowane, wszystko, no, jest tak dobrze zrobione. I tak jak mówiłem, mieszkanie jest naprawdę w idealnym stanie. Bardzo ładna toaleta, bardzo ładne kafelki, tutaj mamy umywalkę, szafeczkę, wszystko tak jest, no zobaczcie zresztą sami jak to wygląda, tak trochę bym powiedział nawet może po królewsku, takie kolory, takie kafelki w toalecie, no właśnie mi się tak wydaje, że jest to tak naprawdę, no, na wysokim poziomie. Mieszkanie obecnie jest dostępne do wynajmu, jeśli są zainteresowane osoby, to w opisie filmu znajdziecie maila, pod którym można się skontaktować i dogadać co do i ceny i terminu rezerwacji tego mieszkania. Za chwileczkę przejdziemy do salonu i do kuchni. Tutaj jeszcze jesteśmy w tym zamykanym pokoju. Tutaj mamy taką ładną szafeczkę, wyjście na balkon i tutaj akurat widoki są na drugi budynek mieszkalny. Oczywiście klimatyzacja w każdym pomieszczeniu. No i przechodzimy do salonu. Salonik może nie za duży, nie za mały, taki powiedzmy w sam raz. Ciekawy sufit, bo jest nie taki prosty, tylko w takim kształcie, tak jak widać. Jest trochę tak jakby udekorowany, nie jest to zwykła ściana, tylko no fajnie to wygląda, jakby takie panele założone. Bardzo ładna sofa i tutaj też wyjście na balkon. Dodatkowo mamy takie miejsce, gdzie możemy sobie coś zjeść, taką powiedzmy mini jadalnię, gdzie mamy dwa krzesełka i stolik. Jest to zdecydowanie typowe mieszkanie pod jakąś parę, no nie za bardzo pod rodzinę, ale oczywiście jak ktoś ma jedno dziecko, to jeszcze ewentualnie może się tutaj zmieścić. Bardzo ładnie wszystko wykonane, bardzo ładnie wszystko wygląda. Kuchnia również jest w bardzo dobrym stylu, całe umeblowanie zgrywa się kolorystycznie i w ogóle wszystko jest w takim samym jednym stylu zrobione. I tak wygląda kuchenka, oczywiście lodówka, także wszystko co potrzebne tutaj się znajduje. Tutaj jeszcze ostatni rzut na to mieszkanko, na salonik, jak to wygląda przy wejściu. I za chwileczkę pokażę wam jeszcze korytarz i pójdziemy na podwórko, bo tam dzieje się również bardzo, bardzo dużo, bardzo ciekawe podwórko odwzorowane w stylu chyba Florydy. Także zapraszam, bo na pewno warto, a też zachęcam do subskrypcji kanału i do pozostawienia łapki w górę, a my idziemy na podwórko. Tutaj na sekundę zostawię was z miłą muzyką, przejdźcie się po tym ogrodzie, a ja za chwilę do was wrócę, kiedy będziemy szli na plażę. Bo akurat dostęp do plaży jest bezpośredni, plaża jest bardzo ładna, więc warto ją zobaczyć. I na pewno jest tutaj dodatkowym atutem tego kondominium.
bardzo ciekawa sprawa tutaj zrobiona i że w ogóle w kondominium takie rzeczy są porobione, to jestem w szoku, czyli taka jakby sztuczna fala, żeby się poczuć jak nad morzem. Ciekawe, czy woda też jest słona, bo w tym poprzednim mieszkaniu, w tej zabudowie szeregowej, to była słona woda, więc może tutaj też, no bardzo, bardzo, bardzo ciekawa opcja. Wow. No jestem trochę zaskoczony tutaj ogólnie tym podwórkiem i jak to wszystko wygląda. No, ktoś by się musiał postarać, żeby to wszystko zaprojektować, zorganizować i uruchomić i w ogóle. A my idziemy dalej w stronę plaży. A tu już jest plaża. No bo tak. Tak, tu już tylko ten mostek ostatni i już jesteśmy na plaży. Bardzo blisko w sumie do tej plaży, myślałem, że jest dalej. To przejdźmy już tymi trawnikami. Po mostku, takim jakimś troszkę krzywym, załamanym lekko w dół. O, przy bardzo brudnej rzece. Brudna rzeka. Rybki jakieś pływają. Okej. I tutaj zaraz będziemy na plaży. To czyli od razu wychodzi się z budynku i jest się na plaży. To całkiem spoko. Tutaj czasami woda, widzę, wyżej podchodzi z tej rzeki. No ale tutaj plaże mają też taką prywatną. I to elegancko. No jestem zaskoczony. Nie wiem tylko, czy my teraz potrafimy wrócić w to miejsce, z którego przyszliśmy. Ale chyba się uda. Wow. Nie, no to fajnie, że tutaj ta plaża jest taka prywatna, fajnie wieje, więc nie jest tak, że jest bardzo gorąco. Idźmy zobaczyć jeszcze, gdzie to dokładnie się znajdujemy, co my tutaj z tego miejsca możemy zobaczyć. Ale jesteśmy ogólnie na Jomtien. Na Jomtien. Dwa razy na Jomtien. Tutaj te leżaki na pewno należą właśnie pod to kondominium i te takie miejsca siedzące, więc bez problemu sobie tutaj można raczej siedzieć, leżeć i tak dalej, korzystać z tego. Okej. Tutaj nawet są z takimi pufami, można sobie powyciągać. No i tam zostawiliśmy całą Pattaję, całe wielkie miasto. A po lewej stronie mamy jeszcze kondominia takie jak Marina Ambassador Tower i jeszcze jedno, którym mieszka nasz znajomy, i za nim jest hotel Mövenpick, a tam kawałeczek dalej jest marina, w której też byliśmy i nagrywaliśmy stamtąd film. Także jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, a jest ciekawy, jak wygląda ta marina i jak byliśmy tam na łódce, to zapraszam cofnąć się kilka filmów, a może z 10-15, i sobie obejrzeć, jak właśnie wyglądają tamte tereny. A my jesteśmy w Grand Florida kondominium. Fajne jest też to, że nikt z plaży obcy nie jest w stanie wejść na terytorium tutaj tego całego kompleksu, tego całego resortu, bo jest zamknięta brama i trzeba kartę, żeby otworzyć drzwi. Tutaj chyba też w ogóle jakiś strażnik sobie ma swoje miejsce, przebywa, i mamy właśnie kartę i musimy przyłożyć do czytnika, żeby bramka się otworzyła, bo jest zamykana. Tutaj w ogóle mamy tabliczkę, że jest Foot Washing Point, czyli miejsce do mycia nóg. Jak przychodzimy z plaży, mamy nogi z piasku, to żeby sobie tutaj gdzieś umyć. Idziemy teraz do budynku, w którym znajdują się różne ciekawe rzeczy podobno. Na 5. piętrze jest plac zabaw dla dzieci, więc to będzie ostatni punkt, do którego się wybierzemy. A najpierw chyba zobaczymy, co jest jeszcze na parterze, na kolejnym piętrze. Gdzieś tam później jeszcze jakieś drugie, trzecie, czwarte. I wjedziemy na końcu na piąte. Chyba tędy. Ok, tutaj pokażę Wam jeszcze makietę, jak to wygląda z góry. Tutaj właśnie mamy ten główny budynek, główne budynki, całe to podwórko. Później następnie przechodzimy, tak jak przed chwilą przechodziliśmy, do następnego budynku, który to też tutaj stanowi jedną całość. Następnie przez mostek, przez rzeczkę, na tutaj teren zielony i na plażę. Więc tak to wygląda.
A teraz zobaczmy kolejne miejsca, które są mega udogodnieniem tego całego resortu, tego kondominium. Mamy nawet salę, gdzie jest, można powiedzieć, ring bokserski, ale to na pewno jest pod Muay Thai przygotowane. Tutaj mamy worek do ćwiczenia, także w ogóle coś zupełnie takiego, co niespotykanego w innych kondominiach. Tam chyba taka gruszka jeszcze i jakieś takie inne rzeczy, ale to dopiero naprawdę początek. Siłownia na bardzo wysokim poziomie, bardzo dużo sprzętu, bardzo no taka nowoczesna i wypasiona. Dodatkowo dwa ogromne klimatyzatory, bardzo wydajne klimatyzatory, gdzie jest zimno i bardzo fajnie się ćwiczy. Następnie mamy jakieś kolejne takie sale, takie spotkaniowe, jakieś, gdzie możemy zaprosić jakichś gości, obgadać jakieś różne na przykład biznesy albo jakieś inne różne rzeczy, gdzie możemy się spotkać lub na przykład możemy sobie przyjść tutaj z laptopem i popracować. Jest tutaj chłodno, cicho, spokojnie, więc nikt nam nie będzie przeszkadzał i będzie na pewno się fajnie pracowało. Tutaj mamy jakieś kolejne pomieszczenie i jest ich tutaj kilka takich pomieszczeń, więc na pewno nie będzie tłoku i na pewno można sobie znaleźć coś fajnego dla siebie, gdzie chciałoby się popracować. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie tego typu. Wszędzie jest bardzo dużo miejsca do siedzenia. Wszystko jest w takim mega stylu zrobione, bo ogólnie jest to taki nowy budynek. To on ma maksymalnie 4 lata, 3 lata oddany do użytku jakiś rok, dwa temu, więc to wszystko jest jeszcze naprawdę w bardzo dobrym stanie. Wszystko jest nowe, no i tak fajnie przygotowane. Dodatkowo mamy jeszcze coś dla dzieci, takie pokoje jak właśnie ten, gdzie dzieci czy dorośli mogą tutaj spędzać swój czas. Dla najmłodszych później też coś się znajdzie, a tutaj jeszcze jakieś piłkarzyki, jakieś inne gry, więc dużo się dzieje, a dodatkowo też wszędzie mega mocne i wydajne klimatyzatory, gdzie jest naprawdę miło i przyjemnie chłodno. Na pewno ktoś, kto tutaj będzie mieszkał, to nie będzie się nudził, bo atrakcji jest mnóstwo. Dodatkowo nawet jest też stół do bilarda, pomieszczenie, gdzie jest specjalnie przygotowane pod grę w bilard. Też oczywiście klimatyzacja, wszystko jest w takim mega fajnym stylu. Tutaj widzicie brązowe skóry, wszystko jest tak elegancko, drogo, tak jakby, no tak, no bardzo fajnie to wszystko jest zrobione, więc jeśli ktoś szuka z takimi udogodnieniami mieszkania, no to tutaj zdecydowanie jest ich bardzo dużo. Jest jeszcze jedna sala typowo dla małych dzieci, bardzo duża sala, gdzie jest bardzo dużo jakichś różnych zabawek, ale już tutaj na tym wideo jej nie widać. A jeśli interesują Cię takie tematy jak najlepsze mieszkanie w Pattaji, to zdecydowanie musisz zobaczyć ten odcinek o Copacabanie. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, to naprawdę koniecznie zobacz też to miejsce, bo jest to czadowe miejsce, które warto chociaż zobaczyć. Jeśli nie pomieszkać, to chociaż warto zobaczyć. Znajduje się na Jomtien, ale w tej takiej bardziej centralnej części Pattaji. Link do tego filmu znajdziecie w opisie filmu, w pierwszym przypiętym komentarzu oraz wyświetla Wam się ikonka na ekranie z tym filmem, którą można kliknąć i przejść bezpośrednio do tego filmu, także zapraszam. W tym filmie to już wszystko, ale zapraszam do tego odcinka. Na razie, hej, do zobaczenia.